Ojcze, dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień, dziękujemy za Twoje słowa. Dziękujemy Ci, że możemy Twoich słów słuchać i wiedzieć, że Twój Święty Duch działa przez nie. Duchu Święty, my otwieramy swoje umysły i jesteśmy gotowi na to, żebyś mówił do nas i będziemy przyjmować wszystko, co do nas mówisz. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Mamy 11 rozdział pierwszego listu do Koryntian. I Paweł zaczyna go w ten sposób, mówi, bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. I to jest ten właśnie jego apostolski apel, bo to jest to, co definiuje apostoła, że bądźcie naśladowcami moimi, nie naśladujcie. I jeżeli ktoś mówi, mnie naśladujcie, to znaczy, że ten człowiek bierze bardzo dużą odpowiedzialność na siebie. No bo ten mnie naśladujcie, to oznacza, że on już wie, co on sobą prezentuje. I apostolstwo właśnie takie jest. I ci z was, którzy byliście na tym tutaj zjeździe naszym liderskim, ja mówiłem o tym, że i potem też taki artykuł napisałem króciutki, takie dwa zdania na temat apostolstwa nieurzędowego, że jakby my w ogóle jako Kościół tutaj my prezentujemy ruch apostolski. To apostolstwo jedną z głównych takich rzeczy, która niesie ze sobą, to jest to naśladujcie mnie. Że kiedy Ty stajesz przed ludźmi, to Ty mówisz naśladuj mnie. Przygląda się na moje życie. Wiecie, jakie to jest wyzwanie dla mnie? To jest wyzwanie, to jest apostolskie wyzwanie. Nie? A naśladujcie mnie. Bo my nie niesiemy ludziom Chrystusa pod tytułem ja tutaj jestem i Chrystus jest jakiś tam. My nie opowiadamy o takiego Chrystusa. My Chrystusa opowiadamy sobą. Naśladujcie mnie, mówimy, prawda? Zobaczcie, bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa, czyli on do tego młodego kościoła w Koryncie, on mówi, bądźcie, patrzcie na to, jak ja żyję. Bo wiecie, kiedy my prowadzimy gdzieś ludzi, to nie można ludziom powiedzieć, wiesz, patrz na Jezusa, na mnie nie patrz. Ja się mylę, Jezus się nie myli, ja jestem niedoskonały, Jezus jest doskonały. Ponieważ prawdą jest to, że w ten sposób ludzie nie będą spotykali się z Bogiem. Ludzie będą spotykali się z Bogiem, kiedy Ty mówisz do nich, naśladuj mnie. Nawet jeśli Ty upadasz na oczach tego człowieka, to Ty pokazujesz mu, że się obmywasz w krwi Jezusa i idziesz dalej. Wiecie, że naśladuj mnie. Naśladuj mnie. Na przykład ja powiedzmy, jeżeli zraniłem którejś z moich, powiedzmy, dzieci, to przychodziłem, przepraszam, mówię, przepraszam Cię, Sara, czy przepraszam Cię, Wiktor, my taki Bóg nie jest. Wybacz mi po prostu, nie? Przeprosiłem Boga, przepraszam Ciebie, czyli ja cały czas jakby jest prezentacja tego. Jest prezentacja. Naśladowanie nas to jest ten apel apostolski. I to niekoniecznie trzeba być apostołem z urzędu, ale w miejscu, w którym my jesteśmy tutaj razem, to jesteśmy ludźmi, którzy w ten sposób mają iść. My nie prezentujemy Chrystusa pobocznego, czyli tylko my prezentujemy Chrystusa w nas. W nas. Stąd taki duży nacisk na szczerość, na otwartość, wiecie, co tutaj się dzieje, jakby wykładanie rzeczy do zewnątrz, tutaj nie ma nic ukrytego, a jak jest coś ukrytego, to się zaraz to odkryje, po prostu czy to się podoba, czy to się nie podoba, jak się nie odkryje w sposób bezpośredni, to się odkryje w sposób pośredni, to jest bardziej bolące, po prostu, nie? To zawsze wyjdzie do wierzchu wszystko. No i dalej, Paweł zaczyna odpowiadać na kolejne pytania, ponieważ mówiłem wam, że oni mieli różne rzeczy w tym kościele. I tutaj jest taki cały temat związany z kobietami i z tym, co Paweł tłumaczy na temat przykrywania przez kobiety głów, co się stało też na nieszczęście doktryną w wielu kościołach i ludzie nie mający bladego pojęcia o tym, o co chodzi, zaczęli stosować te rzeczy. Ja myślę, że mówię, gdyby w ogóle święty Paweł, gdyby zobaczył, co się dzisiaj dzieje, to on by się w ogóle nowo przeżegnał, gdyby zobaczył w ogóle, co zrobili z jego tekstami apostolskimi. Ale Paweł mówi tak, a chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie.
i że trzymacie się pouczeń, jakie wam przekazałem. To jest w ogóle, to był mistrz sarkazmu, Paweł. Bo zobacz, co on mówi. Chwalę was za to, że trzymacie się pouczeń, jakie wam przekazałem. W ogóle niczego się nie trzymali. W ogóle oni wywalili wszystko do góry kołami. W ogóle, wiesz, rozumiesz? Ludzie też to biorą i mówią w ogóle, no to Paweł tutaj w ogóle będzie przekazywał prawdy jakieś teraz i za które on je chwali. A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus. Głową każdego mężczyzny jest Chrystus. A głową żony mąż. A głową Chrystusa Bóg. Każdy mężczyzna, który się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi głowę swoją. I każda kobieta, która się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi głowę swoją, bo to jest jedno i to samo, jak gdyby była ogolona. Bo jeśli kobieta nie nakrywa głowy, to niech się też strzyże. A jeśli hańbiącą jest rzeczą dla kobiety być ostrzyżoną albo ogoloną, to niech nakrywa głowę. Te wersety doprowadziły do tego, że w kościołach protestanckich, w katolickich również, ale w kościołach protestanckich przede wszystkim później zaczęto nakazywać kobietom podczas nabożeństw nakładać nakrycia głowy. Co się dzisiaj, akurat tutaj większość pewnie z pań nie doświadczyła tej patologii, chociaż niektóre z was mogły doświadczyć. Ale ja bym chciał, żebyście zwrócili uwagę na wypowiedzi Pawła. Pierwsza wypowiedź Pawła. Sarkazm. On sarkastycznie do nich mówi. Czyli on, bo oni tak robili. Oni tak robili w tym Koryncie. Teraz rozumiecie, dlaczego oni tak robili? Ja wam mówiłem, że tam była sytuacja, że kobiety były, jeżeli można mówić o pewnym przedziale liczebnym, to kobiety w ogóle były, było tam więcej kobiet w Koryncie. Było więcej kobiet, bo dlatego, że jak mówię, Korynt to była jedna wielka agencja towarzyska i te dziewczyny, które się tam nawracały, to były prostytutki. A jak wspominałem wcześniej, w tamtych czasach prostytutka to był jedyny zawód, gdzie kobieta była niezależna. Nie było innych niezależnych, a się królową było. Niezależna to była królowa i prostytutka. Każda inna kobieta była zależna od mężczyzny w takim czy w innym stopniu. Albo od swojego ojca, albo od swoich braci, albo od swojego męża. Kobiety nie wykonywały różnych zawodów w tamtym czasie i nie piastowały różnych stanowisk. I tak wśród Żydów kobiety miały największą swobodę. Tam, co się działo w tych krajach ościennych, to się w ogóle w głowie nie mieści. Prawda? No chyba, że był bust Asztarty. W jakimś państwie, no to wtedy tam kobiety, one mogły jakby zarządzać, no bo one były tymi głównymi kapłankami i jakby był kult tej matki. Natomiast w większości przypadków, w większości religii był kult ojca. Ten bałwan to był jednak mężczyzna. To był jakiś taki, czy to był Baal, czy to był Moloch, czy coś innego, czy Chemosz. To były postacie męskie. Natomiast no, były niektóre żeńskie, to było bardzo rzadko. I tam, gdzie były żeńskie, no to te kobiety miały więcej wolności. To było, a były też kraje, tak jak na przykład Midianici, że główny kół, że tam było najwyższa pozycja społeczna to był homoseksualizm. I w ogóle wśród Midianitów kobiety były zerem. Kobiety tylko były po to, żeby urodzić dziecko i należało go wychować na homoseksualistę. Tam było tak, że jak dobrze czytacie Biblię, to było tak, że wśród Midianitów było dwóch królów. No, tam były pary homoseksualne w ogóle, wiecie, to w ogóle takie były zajawki już w tamtych czasach. Ale w Izraelu te kobiety miały tak naprawdę najlepiej. Z drugiej zaś strony, no wcale w porównaniu do dzisiejszych czasów to nie było nic najlepiej, no bo to były stricte był szowinizm. I jakby Korynt, w Koryncie stało się coś takiego, że tych kobiet było więcej, one się zaczęły tam nawracać częściej. No a kto to był? No te były prostytutki, czy też osoby jakby dziewczyny wychowane w tej kulturze, one były silne, to były silne kobiety. No i z drugiej strony one nie potrafiły pisać, nie potrafiły czytać, były totalnie niewyedukowane, stąd te, jak wcześniej mówiłem, te Pawłowe,
te pawłowe teksty, żeby kobiety milczały w kościele w ogóle i tak dalej, nie? Ponieważ one się tam przykrzykiwały. Ponieważ ten Korynt był zbudowany na zasadach synagogi, że kobiety siedziały z jednej strony, mężczyźni z drugiej. Te kobiety krzyczały w ogóle, wiecie, do tych facetów, tam Mosze, co oni tam mówią, wytłumacz mi w ogóle. To Paweł mówi, niech kobiety w zborze milczą, w ogóle niech nie krzyczą. Z czego, jak mówiłem wcześniej, też doktrynę zrobiono, że ta kobieta nie może nic mówić. No ale tutaj mamy kolejną rzecz, bo ci faceci jakoś tak sobie próbowali radzić, no i oni zaczęli te kobiety jakby dominować, przyprowadzać je do porządku, mówią, macie nakrywać głowy w ogóle i koniec i tak dalej. I jakby i Paweł sarkastycznie podchodzi i mówi do nich tak, mówi, chwalę was, że trzymacie się moich pouczeń. On ich pouczył w ogóle o pewnych duchowych rzeczach, a ci zaczęli kazać kobietom chustki nosić. Rozumiesz? Więcej tam chustki. To nie były chustki, tylko były to były te arabskie terrorystki takie, wiecie, co tylko oczy widać, bo to się zakładało na głowę, bo to te przykrywanie głów to nie było, że tam chustka, to dzisiaj takie, dzisiaj to w ogóle, gdzie to zrobione takie coś, że ja to, jak się przyglądam temu, co jest dzisiaj zrobione w kościołach tego rodzaju, to ja mówię, to jest szok w trampkach. Na przykład, pomijając wszystko, ja tylko logikę wezmę, bo ja kocham logikę. Ja uważam, że matematyka, logika to są takie nauki chyba pierwsze dla mnie, nie? Ale przychodzi kobieta do tego kościoła, gdzie się każe nakrywać głowę i ona fryzurę ma taką i w ogóle jest taka wysztafirowana, ona przychodzi do kościoła, teraz bierze te wszystkie włosy i ona tutaj na końcu montuje sobie taką chustkę i ona idzie z tym, wchodzi do tego kościoła, że to tam siedzi, potem ona zdejmuje tą chustkę, to afro znowu rozpuszcza, że ciebie i to się tak dzieje. I ja byłem kiedyś na takiej usłudze, byliśmy i normalnie chodziła taka zacna niewiasta, u której mieszkaliśmy w domu, po domu i zrobiła obiad i kiedy zaczęliśmy jeść, to ona wyciągnęła jakąś taką wielką chustkę i sobie przykryła głowę. Sara była mała, Sara patrzy, a ciocia dlaczego chustkę założyła? W ogóle wiem, bo to w ogóle dla niej było wielkie. To obiad, do obiadu w domu chustkę założyła, więc dla Sary to był po prostu, wiesz, zjawisko socjologiczne jakieś, nie? Więc, ale w tamtych czasach te kobiety, one były całe zamaskowane. Czyli ci faceci tak ugotowali te kobiety, bo nie potrafili sobie radzić, więc oni im wmówili, że wy musicie być cicho, tak? I teraz w ogóle te burki na głowę, tak? Na tych naborach. I one siedziały w tych burkach, czyli tylko same oczy im tam było widać, w ogóle wiesz, nie? I wiecie, bo Paweł tak powiedział, w ogóle wiesz, czujesz klimat? Paweł tak powiedział, ty, no, apostoł Paweł teraz, rozumiecie, Paweł ich uczył czegoś, uczy ich, pokazuje im duchowe rzeczy, rozwiązuje też doraźne problemy i teraz chcę, żebyście zauważyli bardzo ważną kwestię tutaj. I chciałbym, żebyście też w ogóle śledzili, jak będę nagrywał dalej nauczanie na temat warowni. Warownie przysłaniają prawidłowy ogląd rzeczywistości. Człowiek, u którego w życiu jest warownia demoniczna, on nie słyszy prawidłowo i nie widzi prawidłowo. Rozumiecie? Ja sobie zdaję z tego sprawę, że do ogromnej ilości ludzi w kościele dociera może 10% tego, co ja mówię. Może 10%. Jestem tego świadomy, dlatego że ja mówię coś, a człowiek po takiej rozmowie ze mną, wiecie, jak niby ktoś powiedział coś takiego, co ja mówię dzisiaj do różnych ludzi. Ja nigdy nie słyszałem takich wytycznych. Ja nigdy nie byłem prowadzony z punktu A do punktu B. Ja ludziom pokazuję punkt A i punkt B, opisuję mu całą drogę z punktu A do punktu B. To jest krótka droga, zaznaczam, bardzo krótka droga, łatwa. Głupcy na niej nie zbłądzi. Pokazuję mu wszystkie rzeczy, które się tam wydarzą. Mówię, nic raczej się tu więcej nie wydarzy. Człowieku w 1/3 tej drogi człowiek skręca w bok. Ja mówię, no skoro głupi nie zbłądzi, to co jest z nim? Tak? Warownia. To ma warownię. Jest coś, co zasłoniło mu w ogóle to, co ja powiedziałem i on tego nie dostrzegł. I oni tak mieli w Koryncie. Paweł do nich mówił o niebie, a oni o chlebie. Paweł do nich mówił o pewnych sprawach, a oni kazali kobietom zakładać burki na głowę i w ten sposób myśleli, że oni uciszą kobiety. Że te kobiety one nie będą im tam przeszkadzać i one wejdą w ten stan uniżenia, który według ich zrozumienia winien istnieć. To tak jak w Polsce kiedyś pewna grupa
baptystów postanowiła zniszczyć zwierzchność terytorialną nad miastem i w nocy wyruszyli, w środku tego miasta stała taka duża Maria. Więc oni wyruszyli i tą Marię wykradli. Wynieśli tą Marię i ją potłukli i ją zakopali, zniszczyli. Oni mówią, że zwierzchność terytorialną maryjną nad miastem zniszczą teraz i wszyscy Ewangelię przyjmą. Rozumiesz, że to jest klops na wiatkach. Taki w ogóle grupa baptystów. Wiesz, po prostu... Teraz zobaczcie, co Paweł mówi. A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa. Każdy mężczyzna, który się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi głowę swoją. Chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus. Każdy mężczyzna, który się modli lub prorokuje z nakrytą głową, czyli z nakrytym Chrystusem, hańbi Chrystusa. Czytajmy to tak, jak tłumaczył to Paweł. A każda kobieta, która się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, a kto jest głową kobiet? Mąż. A więc, jeżeli mężczyzna, on modli się lub prorokuje, nie mając relacji z Jezusem Chrystusem, prawda, jako ze swoją głową, to tenże człowiek robi źle. Paweł tego uczy. A każda kobieta, która nie przykrywa głowy swojej, czyli nie odsuwa męża swojego z relacji z Bogiem, hańbi męża swojego. Wiecie, to jest w ogóle, chcę, żebyście zobaczyli, co w ogóle mówi tu Paweł do nich. A mówi oczywiście do nich, wy wszystko wiecie. Wszystko wiecie. Wiecie, my usługujemy ludziom i my widzimy, co się dzieje. Są dwa fronty, jakby takie dwie formy relacji, które są w małżeństwach. Jedne małżeństwa są takie, że kobieta, szczególnie kobieta, jeżeli jest bardziej duchowa, bardziej ma głębszą relację z Bogiem, ona próbuje tego swojego męża zdominować, on jej często mąż przeszkadza. Ja zawsze mówię, wiesz co? Mówię, jeżeli ty masz taką mentalność, tak, to tak naprawdę mąż w twoim życiu jest problemem. Czyli mąż, on w twoim mniemaniu stoi w takim miejscu, gdzie on tobie przeszkadza być z Bogiem. O co chodzi? Ty masz problem z tym, że ty uznałaś swojego męża za... Ty masz problem, że uznałeś swojego męża za problem. To jest twój problem. Ty myślisz o tym, że on jest problemem. Ty myślisz... Ty sobie zrobiłeś coś takiego w głowie, że ten mąż, on tobie przeszkadza w życiu. Tak naprawdę on jest bałwany w pewnym sensie już w twoim życiu. Prawda? Już jest bałwany. A jest też druga frakcja taka, że kobiety, szczególnie w takich, kiedy znowu kobieta jest słabsza, mężczyzna jest mocniejszy, to niczego nie... To boją się panicznie czegokolwiek zrobić. Rozumiecie? I w tym momencie też ten mąż jest bałwany. To jest w ogóle... I teraz, jeżeli małżeństwo, tak, ono nie chodzi z Bogiem, każde, wiecie, to istnieje ogromny problem, ogromny ryzyko bałwochwalstwa w ogóle w życiu tych ludzi. I Paweł w tym miejscu, on mówi o tym problemie. On w ogóle mówi, ludzie, tu nie chodzi o nakładanie burek na głowę. To nie to. Tak? To nie tędy droga. Tu chodzi o to, żeby każdy mężczyzna i każda kobieta mieli osobistą, głęboką relację z Bogiem. Tu o to chodzi w tym przykładzie. Tu nie chodzi o nakrywanie głowy przez kobiety chustkami. Wiecie, to nie w tym sprawa jest. Mężczyzna bowiem
nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i odbiciem chwały Bożej. Lecz kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny. Zobaczcie. Paweł wyciąga, pokazuje pewne wnioski, które wynikają z relacji między mężczyzną a kobietą. Bo nie mężczyzna jest z kobiety, ale kobieta z mężczyzny. I teraz chcę, żebyście też zauważyli pewną bardzo ważną rzecz. W Pawła wypowiedziach jest dochodzenie przez Pawła do pewnej prawdy. Paweł sam jest mężczyzną. Paweł nie wie za dużo na temat relacji z kobietami. On nie wie za dużo na ten temat. On zresztą sam powtarza wcześniej, chciałbym, żebyście byli jak ja. Bo on jakby z tego, on wyszedł z tego tematu. On się jakby, on powiedział, ja nie będę się w to mieszał, Boże. Tak? W ogóle nie będę. Mówię, są jakieś takie dywagacje, że on też, że był wdowcem. Jest to możliwe, no ale wiecie, gdyby był wdowcem, to nie sądzę, żeby on się wypowiadał w ten sposób, chciałbym, żebyście byli jak ja. No sorry, to nie są apostolskie wypowiedzi, w ogóle to nie są ludzkie wypowiedzi, prawda? Chciałbym, żeby wam żony poumierały. Tak? To nie tak. Paweł podjął prawdopodobnie decyzję, że on nie będzie miał żony. To nie było, że on sobie szukał, a nie znalazł. Tylko on świadomie, bo gdyby on sobie szukał, a nie znalazł, to on też by nie zaszedł tak wysoko w żydostwie. Bo to byłby nieudacznik. Wiecie, facet, który nie potrafił znaleźć sobie żony wśród Żydów, to nie była ciekawa postać. To był jakiś zaburzony gość. Chyba, że ten gość w sposób sakralny podjął decyzję, że on nie będzie z kobietą i on będzie sam, i będzie służył Bogu. Prawda? Czyli że on się wytrzepił dla Królestwa Bożego. Znaczy, mówię, Paweł chodził, poruszał się w celibacie, to był człowiek celibatu. W związku z tym też ten Paweł nie ma za dużych informacji. On też nie przeżywa pewnych rzeczy. I on też na podstawie swojej wypowiedzi, zobaczcie, jak on dochodzi do pewnych. Tak, mężczyzna bowiem nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i odbiciem chwały Bożej, lecz kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny. On do czegoś dochodzi sobie. Bo nie mężczyzna jest z kobiety, ale kobieta z mężczyzny, albowiem mężczyzna nie jest stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. Nie wiem, czy zauważacie jemu, on tutaj się porusza w starotestamentowym rozumieniu rzeczy. Zauważcie to, że on sam dochodzi do czegoś. Dlatego kobieta powinna mieć na głowie oznakę uległości ze względu na aniołów. I to zobaczcie, co ciekawe, sam wcześniej określa jasno objawienie, sam sarkastycznie podchodzi do tego, że oni nie zrozumieli tego, co on wcześniej do nich mówił na temat kobiet i mężczyzn, przykrywania głów. I teraz zauważcie, że on sam, mimo że objawienie im wcześniej ogłosił, to on się boryka też z takimi myślami. Paweł jakby nie jest wolny do końca i on nie ma pewności do końca, bo on powiedział objawienie tutaj na temat tego, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, i ten człowiek nie może przykrywać głowy swojej i głową każdej kobiety jest mąż, więc kobieta musi przykrywać głowę, czyli odsuwać męża, aby relacja z Bogiem była na pierwszym miejscu. Ale mimo tego objawienia, on jako mężczyzna, jako człowiek nieposiadający żony, tak, on ma różne psychiczne niedociągnięcia. Pamiętajcie, my nigdy nie możemy brać Pawła jako doskonałej istoty, bo tutaj jest dowód na to, że Paweł sam przebija się przez pewną mentalność, która jest krzywą mentalnością. Dlatego kobieta powinna mieć na głowie oznakę uległości ze względu na aniołów. Były takie żydowskie legendy, takie zwyczaje, że tak powiem, żydowskie, wynikające z tego, że kiedyś zbuntowani aniołowie współżyli z kobietami i rodzili się Nifilim, czyli rodzili się olbrzymi, o tym wiemy, co tam się kiedyś działo jeszcze przed potopem. I od tamtej pory jakby żydostwu towarzyszyły opowieści o tym, że kobiety muszą skrywać swoją urodę, a włosy, jakby tutaj wygląd, włosy, twarz była jakby pierwszą rzeczą, jakby tym wizerunkiem urody kobiety, ze względu na aniołów. To żeby tam aniołowie nie byli najarani na te kobiety, to teraz oni im kazali nakładać te w ogóle jakieś chusty, w ogóle
tak, to tak było, bo słuchajcie, to my się, to były te tysiące lat pewnych ruchów związanych z jakimiś opowieściami, legendami. Jakby ludzie ratowali się jak mogli, powiem tak. Rozumiecie? Wiedzieli, do czego doszło, to podwójne gardy trzymali, prawda? To tak jak moja babcia w czasie okupacji przeżyła głód, tak? I jak potem dziadkowie wypadły zęby i dziadek już nie mógł jeść skórek od chleba, prawda? To u nas się w domu nie wyrzucało skórek od chleba. To absolutnie, to u nas się nic nie wyrzucało w domu. Pończochy się porwały, to z tych pończoch były robione te, znaczy rajstopy, to były robione, takie gąbki były, takie to się faworki to nazywali, to kręcili takie, zawiązywali, czyli nic nie ginęło, bo przeżyli okupację. Tam nie trzeba było tych rajstop mieć w domu, nie trzeba było tych chlebek odkrajać, ale jakby traumy, które przeżyła moja rodzina, doprowadziły do tego, że te rzeczy się gromadziło. I również te traumy, które przeżyli Żydzi przez te tysiące lat, doprowadziły do tego, że oni stworzyli pewien system obronny, który się objawiał w tego rodzaju wierzeniach i legendach. I teraz zobaczcie, Paweł dochodzi do takiego wniosku, że on sam jakby walczy ze sobą, on sam w ogóle wie, że objawienie w nim jest inne, ale ta mentalność jeszcze żyje. Znacie to, że duch, jakby duch wie, ale ta psychika, te doświadczenia, to w czym się było przez lata, cały czas się odzywa do niego. Nie? Nawet, i ta wypowiedź, to jest taka wypowiedź walki. Czyli Paweł sam, tutaj sam dochodzi do pewnych wniosków. Zresztą w Panu kobieta jest równie ważna jak mężczyzna, jest ważna dla mężczyzny, jak mężczyzna dla kobiety. Albowiem, jak kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, a wszystko jest z Boga. I teraz zobaczcie. I Paweł dochodzi do pewnego miejsca i mówi tak. Czyli on powiedział im objawienie, następnie przewalczył w sobie, tak, te starotestamentowe rozumienie na temat kobiet i jakby tego, że one są jakoś tam niżej i dochodzi do takiej konkluzji, do takiego wniosku sam dla siebie i dzieli się tym z nimi, albowiem jak kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, a wszystko jest z Boga. Czyli Paweł mówi, i nagle mówi, osądźcie sami. Mówi, osądźcie sami, prawda? Osądźcie sami. Co macie zrobić? I teraz zobaczcie. I teraz chcę, żebyście też dostrzegli Pawła w pewnym, chcę, żebyście też dostrzegli, chciałbym, żebyście religię dostrzegli w Pawle. Nie bójcie się takich rzeczy robić. W ogóle nie bójcie się dostrzec w mężach Bożych różnego rodzaju skłonności religijnych, humanistycznych. Nie bójcie się tego, bo jeżeli my zgloryfikujemy człowieka jakiegoś, i mówimy takie coś, on się nigdy nie myli, nie? To dojdziesz do błędnego miejsca. Musisz umieć rozgraniczać doktryny, musisz umieć rozgraniczać objawienia, a musisz też umieć rozgraniczać to, w czym człowiek był niedoskonały. I teraz zobacz, co Paweł pisze. Czy przystoi kobiecie bez nakrycia modlić się do Boga? Czyż sama natura nie poucza was, że mężczyźnie jeśli zapuszcza włosy, przynosi to wstyd, a kobiecie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to chlubę, gdyż włosy są jej dane jako okrycie. A jeśli się komuś wydaje, że może się upierać przy swoim, niech to robi. Ale my takiego zwyczaju nie mamy, ani też zbory Boże. Teraz zobaczcie. Paweł mówi do nich objawienie. Sam przewalcza te rzeczy w sobie. Dochodzi do pewnych wniosków, tak? Ale i tak siła tradycji, tak? Przeciąża wagę. Czyli Paweł i tak nie daje im ostatecznej dyrektywy. Zauważacie to, on nie daje dyrektywy. On do nich mówi tak, osądźcie sami. I teraz dalej, a jeśli się komuś wydaje, że może się upierać przy swoim, niech to robi. Czyli on nie daje im konkretnej dyrektywy, jednak on sam jakby staje w takim miejscu i mówi, zobaczcie, co mówi po całym takim wywodzie. Mimo wszystko wydaje mi się, że to nie jest tak do końca źle, że one w tych burkach chodzą. Rozumiesz?
Ja chcę was czegoś nauczyć. Wiecie, czego chcę was nauczyć? Chcę was nauczyć, że Biblia, tak, ona jest pełna przeżyć ludzkich. I my nie bierzemy Biblii w ten sposób, że wszystko, co w niej przeczytamy, tak, to jest alfa i omega. To tak nie działa. Przez Biblię przejawiają się rzeczy duchowe, ale przejawiają się też przeżycia ludzkie. Widzimy Pawła, który jest człowiekiem. Jest to wspaniały apostoł. Rozumiecie? Jest to wspaniały Boży człowiek. Ale on jest też w pewnym miejscu. Co w ogóle, wiecie, ja musiałem, powiem wam o sobie, ja musiałem przewalczyć w sobie takie myślenie idealizujące ludzi z Biblii. A przede wszystkim ludzi Nowego Testamentu. Mi się wydawało, że taki święty Paweł to jest ideał. I że to, co Paweł powiedział od A do Z, to są świętości. Ale tak nie było. Paweł był również człowiekiem, który miał pewne skłonności. On był mądry, bo na przykład mówi, osądźcie sami to zjawisko. I następnie mówi, jeśli się komuś wydaje, że może się opierać przy swoim, niech to robi. Ale my takiego zwyczaju nie mamy. Czyli widać, że jest tu pewien zwyczaj. Coś, w czym Paweł czuje się lepiej niż czymś innym. Rozumiecie, o czym mówię? On się czuje w tym lepiej. Zobaczycie pewne rzeczy, które będę robił. Będą do nas przyjeżdżać co pewien czas ludzie do kościoła. I chciałbym, żebyście się tego nauczyli. To, że ktoś przyjeżdża do nas do kościoła, że to jest bardzo dobrze przemyślane przeze mnie, nie? I ktoś, kto przyjeżdża do nas do kościoła, to nie jest ktoś, tak, z kogo wy macie czerpać przykład od A do Z. Bo tak nie wolno robić. Bo ja będę zapraszał ludzi do kościoła, którzy się poruszają w określonych darach, w określonym namaszczeniu, ok? I oni będą też na was ręce kładli i będą udzielane wam dary i będzie udzielane namaszczenie. Ale niech was ręka boska broni. Robić z nich mentorów do swojego życia. Chyba, że wam powiem, zróbcie sobie z niego mentora. Ale jeżeli nie, to nie. Bo ja znam niedoskonałości tych ludzi. Ja wiem, w którym miejscu oni są. Rozumiecie? I będą tutaj przyjeżdżać ludzie, którzy się w wielu rzeczach nie zgadzają w ogóle ze mną. Po prostu. Albo się boją na przykład tego, co robimy. Ale w innych dziedzinach oni są namaszczeni. Rozumiecie? Nie wiem, czy w ogóle zauważacie pewne zjawiska. Na przykład, kiedy się modlimy o ludzi, to ja czasami ja proszę do różnych ludzi, różnych z was. A często jak coś robię, to po prostu proszę, żeby nikt się do tego nie dotknął. Kiedy proszę, modlimy się o uzdrowienie, to się modlimy o uzdrowienie. To jest zupełnie inna rzecz. Kiedy modlimy się o uwolnienie, to jest inna sprawa. Ale nie wiem, czy zauważyliście, nigdy nie zdarzyło się, żebym ja poprosił kogoś, że będziemy teraz kłaść ręce na ludzi i będziemy udzielać. Tylko robimy to ja i Agata. Dlaczego? Dlatego, że my wiemy, jak wygląda duchowy profesjonalizm. I my wiemy, że człowiek pozostaje zawsze człowiekiem. I Paweł też pozostał zawsze człowiekiem. I Paweł posiadał na przykład swoje zwyczaje. Zauważyliście to? Zwyczaje. Wiecie, do jakiej dziedziny zaliczają się zwyczaje humanizmu lub religii? Rozumiesz? Humanizmu lub religii. Jeżeli coś jest zwyczajem, jak powiem, robisz coś w życiu i to jest dobre i to sobie robisz, tak, no nie? Ale jak tylko zobaczysz, że jest to twój zwyczaj, ok? To natychmiast zrób inaczej tą rzecz. Proszę cię. Natychmiast ją zrób inaczej. Jak tylko się złapie, że jest to twój zwyczaj. A wiesz, jak się złapie, że jest to twój zwyczaj? Bo jeśli przypadkiem ta rzecz nie będzie w taki sposób zrobiona, to w tobie powstanie jakaś burza. I to jest twój zwyczaj.
już jesteś albo w religii, albo w humanizmie, w tej dziedzinie, w czymś siedzisz. Rozumiecie? Ja na to cały czas się patrzę, przyglądam się na to w swoim życiu. Wiecie, bo nie chcę mieć w swoim życiu dnia świra. Okej? Okay? Nie chcę, żeby moje życie duchowe wyglądało jak dzień świra. Po prostu. I to, ja to badam cały czas i przyglądam się tym rzeczom. Paweł miał swoje ograniczenia, miał swoje zwyczaje. On też według czegoś coś robił. Mamy brać. Paweł, ja uważam, ja jestem, jakbym miał porównać siebie do któregoś z ludzi oprócz osoby Jezusa, bo On jest doskonałością jedyną w Biblii. Jedyna doskonałość to jest Jezus. Ale jeżeli miałbym powiedzieć o kimś coś, do kogo najbardziej ciągnie moja dusza, to do Pawła. Ja jestem najbardziej Pawłowy. Mimo, że absolutnie sobie zdaję sprawę, że Paweł miał niedociągnięcia. I nie bierzcie świętego Pawła jako wykładni wiary i życia. Brać przykład z kogoś, zaczynamy od początku, bądźcie naśladowcami moimi tak, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. Czyli wy w Pawle możecie brać przykład tylko z tego, co jest Chrystusowe. Rozumiecie, o czym mówię? Tylko z tego, co jest Chrystusowe. Czy Chrystusowy jest podział między mężczyzną a kobietą? Tak czy nie? Nie. A więc jeżeli ktokolwiek na świecie, jakikolwiek kaznodzieja, łącznie ze świętym Pawłem, najdrobniejszym elemencie ustawia różnicę, to nie jest Chrystusowe, bo nie ma mężczyzny i kobiety. Zresztą on sam to mówi. Tylko to, że on to mówi, to nie oznacza, że jego psychika za tym poszła. Zrozumcie to. Można mieć głębokie objawienie i wiemy o tym wszyscy doskonale, że można mieć głębokie objawienie, ale niekoniecznie posłusznie je zrealizować wobec własnego życia. Zgadza się? Wszyscy wiemy o uzdrowieniu? Amen! W ranach i sińcach Jezusa jest nasze uzdrowienie. Proszę. A teraz proszę sobie przypomnieć, ile się bujałeś z różnymi dolegliwościami. A właśnie. Grzech nad tobą panował nie będzie. Amen. No i co? A zobacz, objawienie masz, że grzech nad tobą nie panuje. Ale teraz pytanie, jak ty sobie przekładasz to na życie codzienne? I Paweł miał objawienia. I Paweł mówił prawdziwe rzeczy. Tak? Ale w pewnych sprawach postępował zgodnie z tym, a w innych szło mu o wiele trudniej. Rozumiecie? I tutaj z tej wypowiedzi my dochodzimy do tego, do czego doszedł Paweł i na tym zostajemy. Czyli na tych najgłębszych objawieniach, tak? Że zresztą w Panu kobieta jest równie ważna dla mężczyzny, jak mężczyzna dla kobiety. W Panu. Albowiem jak kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, a wszystko jest z Boga. To jest objawienie nasze. Nie ma mężczyzny i kobiety. Przykrywanie głów nie polega na tym, że się chodzi w chustkach do kościoła, czy w jakiejś innych, w jakiejś baledrze, tylko na tym, że się odsuwa, tak, wszystko to, co przeszkadza nam w bliskiej, osobistej relacji z Jezusem Chrystusem. Jeżeli masz męża, a mąż jest twoją głową, to on musi funkcjonować w gabarytach Chrystusowych. Jeżeli twój mąż nie funkcjonuje w gabarytach chrystusowych, to jest bardzo głupia głowa. I tu musisz się odsunąć, okay? I mieć relację z Chrystusem. Ale nawet inaczej. Jeżeli twój mąż jest wspaniałym człowiekiem, jest cudownym człowiekiem, tak? To nawet ta jego cudowność nie może ci zasłaniać twojej relacji z Chrystusem. To musisz przesunąć cudowność męża w bok. Zawsze z Chrystusem jesteś tylko ty i Chrystus. I u mężczyzn jest tak samo. Chrystus jest twoją głową, więc nie przykrywaj głowy swojej. Czyli nie zaciemniaj głowy swojej czymkolwiek. I dalej Paweł pisze. A dając to zalecenie, nie pochwalam, że się schodzicie ku lepszemu, ale ku gorszemu.
Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. I zrozum, zobaczcie kolejne rzeczy. A dając to zalecenie, nie pochwalam, że się schodzicie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się zbór, jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały. Czyli Paweł, zobaczcie co robi na początku. On ich gani za to, że oni się spierają ze sobą, tak? W tych dwóch wersjach. A trzeci, zobaczcie co, 19. Zresztą muszą być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, który wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. I teraz znów spójrz na Pawła. Dwa wersety wcześniej on mówi do nich, tak, na pułapie duszewnym, bo mówi: wkurza mnie to, że się kłócicie między sobą. I wchodzi w ducha. Wchodzi w ducha i mówi: ale muszą być między wami podziały. Rozpoznaj to. Naucz się czytać Biblię. Zrozum, że pewne fragmenty Biblii to są przekazy duszewne różne. To wszystko jest natchnione. Rozumiesz? Również jest. Te rzeczy się dzieją też dlatego, żebyś ty nauczył się rozpoznawać rzeczy. Ty nie czytasz, bo to zgłupieć może. Bo tu raptem on mówi: nie pochwalam was, że się kłócicie, a za chwilę mówi: ale musicie się kłócić, bo to jest Bóg. No, na litość boską, to rozumiecie? To zakrawa na jakieś schizofreniczne w ogóle jazdy. I zobaczcie teraz, co się dzieje. Czy wy wiecie, że chrześcijanie przyjmują te rzeczy jednym ciągiem i potem mamy do czynienia z czymś takim, że w ludziach jest tak wiele sprzeczności. Tak wiele sprzeczności, rozumiecie? Mówisz do człowieka, do wierzącego człowieka, on ma tak tyle sprzeczności, bo on ma załadowane te wszystkie rzeczy do głowy, wszystkie. I on nie wie w ogóle, a to tak powiedział, a to tak powiedział, co się stało? Ja mówię, pewno Prozaku nie wziął, proszę ciebie, miał trudniejszy czas, rozumiesz, wiesz, nie, proszę cię. Nie, trójjedyny był również Paweł. Paweł chodził w duchu, duszy i ciele. Nikt nie może powiedzieć, że święty Paweł chodził tylko w duchu. Rozumiecie? Wiesz, dlaczego nie mam na to zgody? Bo ja nie znam precedensu. Rozumiecie? Ja nie znam precedensu. Jedyną osobą, która chodziła w duchu, to był Jezus Chrystus. Rozumiecie, o czym ja mówię? To była jedyna osoba, która 24 godziny na dobę chodziła w Duchu Świętym. Poddał wszystko. Całą duszę, czyli całą psychikę i całe swoje ciało pod władzę Ducha Świętego. Ale na pewno nie był takim człowiekiem Paweł. Choć zawsze twierdzę, najbardziej jestem Pawłowy, bo nie mam inaczej, nie mam jak się podczepić, rozumiecie? Muszą być rozdwojenia między wami, to jest objawienie. Aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Te prawdziwymi chrześcijanami to jest w ogóle złe tłumaczenie. Oryginał mówi: aby wyszło na jaw, którzy z was są prawowierni. Prawowierni, czyli ci, którzy prawidłowo wierzą, a nie prawdziwymi chrześcijanami, bo pokazuje się, że to jest taki tekst, że są nieprawdziwi jacyś chrześcijanie, no, którzy są prawdziwi, którzy nieprawdziwi. No i teraz znowu zaczynamy patrzeć, to nie tak działa. Tu muszą być podziały, bo podziały następują między czym? Między rzeczami prawdziwymi i nieprawdziwymi, między duszą a duchem, tak? Podziały następują. Podziały. Budujemy na podziałach. Rozumiecie, jak to działa? Musi być podział. Dowodem na to jest wieża Babel. Zjednoczenie wszystkiego w jednym kuble to jest w ogóle awaria. Wszystko w jeden kubeł wrzucimy. Ducha, duszę, ciało wymieszamy. Chrześcijanin wyjdzie. Debil wyjdzie, a nie chrześcijanin. To nie wyjdzie chrześcijanin żaden z tego. Wszystko musi być ułożone konkretnie, prawda? Ułożone. Jak ludzie zaczęli się łączyć we wszystkich swoich aspektach, to Duch Święty natychmiast zrobił rozwałkę w tym wszystkim. Mówi: koniec, nie będę się dogadywać, bo to nie o to chodzi. Przecież się dogadują zupełnie, oni w inną stronę chcą, co oni tu w ogóle chcą zrobić. Chcą stworzyć w ogóle, to faszyści. Właśnie teraz mi to przyszło do głowy, kiedy faszyzm powstał. Na trasę chcieli zrobić, przy wieży Babel. Rozumiesz?
faszyści z Iraku. W dodatku, to w Iraku się wszystko działo. Czujesz? Pierwsi faszyści. Po prostu. Nad rasę oni budują, tak? To Bóg mówi, koniec, nie dogadacie się faszyści między sobą już więcej. Jedni na prawo, drudzy na lewo, zasiedlamy całą ziemię. Hej, nie będzie wszystkich w Iraku, to ciebie wiesz, o co chodzi. Tylko lecimy. Afryka, Azja, jest kupa miejsc do tego, żeby się zasiedlać i żeby budować, tak? Zobaczcie, podziały, które następują, są podziały między prawdą a kłamstwem, życiem a śmiercią. To jest normalna sprawa. My nie mamy szukać podziałów. My nie mamy szukać podziałów. Ale pierwsze podziały, które powstają, to powstają w tobie samym. I te podziały, które powstają w tobie samym, to też się przejawiają później na podziały między ludźmi. Rozumiecie? Dlatego tak wielkie rzeczy są, tak wielkie sprawy, największe sprawy to jest w ogóle rozwiązywanie tych podziałów w sobie. To ja w sobie muszę to wszystko rozwalać, tak? Wiecie, ja kocham, bo można kochać człowieka, ale być z nim podzielonym. Ja kocham ludzi. Ja w ogóle kocham ludzi. Ale ja się nie zgadzam z nim, jestem podzielony w ogóle. Jestem podzielony. Wiecie, na czym rzecz polega? U nas w Kościele ja jestem z różnymi ludźmi podzielony. Co mnie dzieli między nimi? Jaki jest podział? Ktoś jest w kłamstwie, ja jestem w prawdzie na przykład. No i ja koniec, ja jestem podzielony z tym człowiekiem. Ja go kocham, ja jestem z nim, ja go trzymam za rękę. I o to chodzi tutaj Pawłowi w ogóle. Pawłowi nie chodzi o to, żeby się w ogóle rozlecieć na kawałki, każdy idzie w swoją stronę. Nie, my trzymajmy się za rękę, ale mówmy prawdę do swojego życia. Okej? Okay? Nie mówmy w porządku. W porządku, jak u ciebie? W porządku, człowieku. Rozumiesz, o co chodzi? Wiesz. Diabeł mu siedzi na plecach i leje mu na głowę człowieka, a on mówi, w porządku mi jest. Ja jestem podzielony z tym człowiekiem. No jak ja mam z nim związek? No nie wyobrażam sobie. Kocham go, jestem z nim, ale jestem w podzieleniu. Tylko prawda, ona nas będzie jednoczyć. Ja go nie opuszczę z uwagi na miłość. Kiedyś Luther powiedział bardzo, bardzo ciekawą rzecz, że miłość chodzi zawsze na kompromisy, wiara nigdy. A połączyć to można tylko w Duchu Świętym. Rozumiesz? To jest rzecz niewytłumaczalna. Miłość i wiarę możesz połączyć tylko w Duchu Świętym, bo miłość zawsze idzie na kompromis, a wiara nigdy nie idzie na kompromis. Wiara zawsze mówi, taka jest prawda, tak? A miłość w tym czasie chce się przytulić koniecznie. Wiesz? Tak ma. I teraz połącz tą rzecz. Co tu, jak tu zrobić? Wiesz, o co chodzi? A jeszcze jak być w tym wszystkim w ogóle duszpasterzem? Wiesz, o co chodzi? Jak to w ogóle robić? Że kochasz, wiesz, a w drugim, że tą jedną ręką przytulasz, a drugą ręką przez ciebie już robisz operację na brzuchu z kartą. Otwierasz na brzuch i już tak mu się dobierasz przez ciebie od środka do serca. Wtedy, gdy się schodzicie w zboże, nie spożywacie w sposób należyty wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy i skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, żeby jeść i pić? Albo czy zbór Boży, zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie, za to was nie pochwalę. Pierwsze wieczerze pańskie. Pijani byli w kościele. Czujesz wieczerza? Nie było tak dzisiaj. Ostatnio byliśmy na zebraniu pastorów i tam przyniesiono taką, była wieczerza i przyniesiono taką tacę, taką z takim krzyżem tutaj, z takim deklem. I tam były takie kieliszeczki. Takie ładne jest. Jak ja to mówię, kupmy. Wiesz, śmiała się od mnie, mówię, nigdy takiego czegoś nie będziemy mieli, mówię. Ona, Agata mówi, ja już Cię widzę, mówi, jakbyś to miała w kościele, to byś mówi w tym deklu na głowie. już się widzę Cię takiego, wiesz, no powiem, ja ten dekel w ogóle będziesz miał. Ja mówię, nie kupimy takich rzeczy. No to jest nieporozumienie, ale to z innej beczki to pewnie nieporozumienie, ale to nie, chodzi o coś innego. Chodzi o to, że pamiętasz, jak byliśmy u Ciebie i chrzciliśmy Cię? Mm-hmm.
powiedziałaś taką ważną rzecz, ona utkwiła mi w głowie odnośnie tego wersetu. Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Bardzo ważne objawienie. Do kościoła nie przychodzi się, aby jeść i pić. Również duchowych rzeczy. Posłuchaj teraz. Do kościoła to przychodzisz najedzony i napity. Pełen Ducha Świętego, a nie na żeby naładować akumulator. Nie jemy i nie pijemy, tylko karmimy i poimy innych. Tak powinien wyglądać kościół. Czy nie macie domów, aby jeść i pić? W osobistej relacji z Bogiem. Ludzie przychodzą do kościoła i są załamani. Wiesz, co chodzi? Uwolni mnie, uzdrów. Okej. Okej. Jak najbardziej tak. Bo kościół to też szpital. Tylko jest bardzo ważną rzeczą, żeby zobaczyć, że kościół to też szpital. Też. Jest taka część miasta, na przykład Warszawy, że jest szpital. Ale jest też wiele innych miejsc. Nie wyobrażam sobie miejsca, żeby Warszawa była jednym wielkim szpitalem. Dwumilionowy szpital. Jedziemy do Warszawy. Każdy w Polsce wiedział, jadąc do Warszawy, proszę Ciebie, na który oddział jedziesz? Chirurgia szczękowa, psychiatra. Największy był psychiatria. Na psychiatrię. Nie, to nie tak. To jest bardzo, to jest mocna rzecz, bo wtedy, ty powiedziałeś przy drzwiach, ja wychodziłem wtedy i ty powiedziałeś taką rzecz właśnie, czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Czyli jakby Paweł, wiecie, bo to też tam mówią wieczerzy pańskie, za chwilę też Paweł tutaj o tym się wypowiada, natomiast ja chciałbym, żebyście tutaj zobaczyli, jaka jest głębia objawienia Pawłowego. Że Kościół, aby funkcjonował prawidłowo, to muszą być ludzie, którzy na co dzień funkcjonują w osobistej, głębokiej relacji z Duchem Świętym. Że wiecie, kiedy będziemy poszerzać nasze działania, jeżeli chodzi o przebudzenie? Kiedy my nie będziemy się zbierać jedynie po to, żeby sobie nawzajem pomagać. Tak, zbierajmy się po to jak najbardziej. Pomagajmy sobie, chwała Bogu Najwyższemu. I nigdy nie hamuj się, jeżeli potrzebujesz pomocy. To w ogóle nie o to chodzi. Pierwszy, ja mam w ogóle mentalność, że jak ja potrzebuję pomocy, to ja biegnę pierwszy. Wiecie, ja najlepszy numer, jakby my byliśmy na Ukrainie i przyjechał Giulio Maldonado. Ja byłem tam, byliśmy tam wcześniej. I wiecie, co ja zrobiłem? Przyszedłem na tą dużą salę, była ogromna sala. I ja już wiedziałem, gdzie będę siedział. Okej? Okay? Ja sobie mierzyłem krokami, czy dam radę biec po ludziach. Bo mówię tak. Jestem powiedzmy 7 rzędów przed tym. Ja wiedziałem, jak on usługuje Giolermo. Jak mówię tak, jeżeli on powie, a będę na to uważał, tak, biegnij się do przodu, to będę biegł po głowach. Ja miałem zdjęte buty, naszykowany byłem do tego, rozumiecie? Ja mówię, będę tam biegł. I poinformowałem tych, którzy z nami byli, mówię, pamiętajcie, żebyśmy tak biegli. Mówię, znajdźcie sobie luki do biegu, bo tutaj jest 12 tysięcy ludzi. I ty musisz być pierwszy na tym miejscu, nie? I zresztą tak było. I kiedy on powiedział, bo ja wiedziałem, bo wielu ludzi nie wiedziało, co on będzie mówił, ja wyłapałem, że on mówi teraz, ja byłem gotowy, proszę Ciebie, jak poszedłem po tych krzesłach, to byłem pierwszy. Proszę Ciebie, Agata, tylko trzymałem za rękę, proszę Ciebie, ona ze mną jechać. Tak, my byliśmy pierwsi. Stajemy pierwsi, proszę Ciebie, 12 tysięcy za nami. Rozumiesz? Wiesz, bo to dla mnie, bo to jest kwestia przygotowania w ogóle, nie? Wiesz, z czego skorzystaliśmy jak należy w ogóle, nie? Tak, przecież w Agata, jak wpadła kula ognia, to po prostu... No, to tego samego dnia, następnego dnia od razu człowiek z wózka inwalidzkiego wstał, kręgosłup mu się zrósł w Kijowie na ulicy. Ale to jest bardzo ważne. Czy nie macie domów, aby je sipić? Zobaczcie, to jest bardzo ważna sprawa. Chcę, żebyście to wzięli, te objawienie Pawłowe wzięli do serca, nie? Jakby wieczerza pańska, o której za chwileczkę Paweł będzie mówił, ona u swojej podstawy ma to, że każdy z ludzi ma głęboką, indywidualną relację z Bogiem.
I wtedy, kiedy my, jesteśmy w tym stanie i my się wtedy łączymy w tej wieczerzy, jakkolwiek organizowanej, tak, to my jesteśmy wulkan. My po prostu rozedrzemy w ogóle ten teren na strzępy. To rozedrzemy, rozumiecie? Ale kiedy? Kiedy właśnie będziemy w takim... Bo inaczej, to jeden będzie głodny, drugi pijany. Teraz sobie zobaczcie. Przełóż to na ducha. Jeden jest w kościele głodny, tak? A drugi jest pijany. Jedni przeżywają potężnie, tarzają się w ogóle, wiesz o co chodzi, a drugi proszę ciebie... Reakcja, proszę ciebie. Co to na moje sprawy z tym? Ty mówię o przebudzeniu, a mnie noga boli. 6 miesięcy. Głodny. A drugi pijany. Patrzy na niego z boku, też bym tak chciał, ale jak mnie noga, bo... Wiesz, o co chodzi? On jest głodny! On nie jest nasycony! Dlaczego on nie jest nasycony? Bo on nie je w domu. I przychodzi głodny. Gdyby on jadł w domu i przyszedłby do kościoła, tak? To on zacząłby mieć ponad miarę, bo miara by była wypełniona. A więc zacząłby działać w przebudzeniu, w nadwyżce. Kielich mój przelewa się. Okej? Okay. A tak to kto pierwszy? Ten pijany. Bo oni nas nosili tam wszystkiego, proszę ciebie, wiesz. Jeżeli byli pierwsi, proszę ciebie, wino, chlas, 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 już jest impreza, jest kościół, tak? Ja rozumiem. Bo ja umiem zadbać o to, żeby być pijanym, na przykład. Ja na Ukrainie zadbałem o to, żeby być pijanym. Obejrzałem teren, oceniłem możliwości, by 12 tysięcy, w życiu się nie przedrę. Tym bardziej, że większość to ludzie z Ukrainy. Nie, o to chodzi. Nie mam żadnej szans. Więc mówię, reakcja zaskoczenia. Mówię, Boże, dziękuję Ci za siłownię, że wyszedłem Cię w imieniu Jezusa, mam nogi silne, jestem skoczny. Agatę złapałem mocno, mówię, heja do przodu. Byliśmy w pierwszym rzędzie. Tak? I byliśmy pijani. I wzięliśmy, co do nas należało. Wzięliśmy z nieba rzeczy. Ale to nie o to chodzi. To nie o to chodzi, żeby tak żyć na co dzień, tydzień po tygodniu. I Paweł tego uczy ludzi. Albowiem ja przyjąłem od Pana to, co Wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy złamał i rzekł, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, za Was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją, albo ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie śmierć Pańską, zwiastujecie, aż przyjdzie. Paweł mówi, ja przejąłem prawidłowe funkcjonowanie wieczerzy. Wiecie, czym jest wieczerza, to wiemy z fundamentów wiary. Nie będziemy o tym teraz mówić. Natomiast to jest proroczy gest. Ta wieczerza, ona jest w formie swojej bardzo różna. Oni tak naprawdę na początku nigdy nie mieli czegoś takiego, że mieli jeden kielich wina i trochę chleba, co my dzisiaj jakoś tam sobie pielęgnujemy co jakiś czas. Nie mówiąc o tym, że nie mieli plastikowych kubeczków. Rozumiesz, tylko oni mieli normalne jedzenie. To była kolacja. Ta wieczerza pańska to była kolacja. Oni jedli i pili. Stąd tyle mieli, że się jedni najadali, inni się upijali, rozumiesz, no bo trudno się wziąć takim jednym kieliszkiem, upić, jak tam jest 100 ludzi, no to czym tam się upijesz, rozumiesz, o co chodzi, no to proszę Cię, no. W życiu się nie upijesz, nawet spirytusu, gdyby to był sam spirytus, to też by Cię nie 100 ludzi. Natomiast Paweł mówi, ja to, co wziąłem, to Wam przekazałem Wam to, że Wieczerza Pańska to jest obraz tego, co się stało na krzyżu Golgoty, tak? I inspiracja do tego, abyście to wydobywali ze swojego ducha i abyście tym żyli jako wspólnota. On to pokazuje, Paweł to pokazuje. To jest wspólnota. Wiecie, w tamtych czasach i wśród tamtych ludów jeść z kimś to była rzecz duża. Dzisiaj to się człowieku zjesz, 5 sekund nie ma. Wiesz, o co chodzi? Ale kiedyś zaproszenie kogoś do życia, to było zaproszenie do jedzenia, oni po parę dni siedzieli i jedli. I to było to był ten wizerunek. I tutaj Paweł mówi, kiedy jecie i pijecie śmierć Pańską, zjastujecie, aż przyjdzie Jezus.
Czyli to, co wy robicie, to pokazujecie rzeczywistości duchowej, że jesteście Kościołem, w pełni świadomymi ludźmi wobec tego, co się stało na krzyżu Golgoty i w pustym grobie. Tak? Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Tutaj religia zrobiła też ciekawy myk, bo wmówiła ludziom, że ktoś jest niegodny. Jesteś niegodny, to dzisiaj nie jesz, nie pijesz. W bardziej religijnych kościołach to jest coś takiego, że najlepiej to jest u Świadków Jehowy, tam to w ogóle mają człowieku. Oni uważają, że do wieczerzy może podejść tylko te 144 tysiące. Z Księgi Objawienia, które tylko wejdą do nieba i to na 100%. Teraz przechodzą z takim kielichem i z tym chlebem i słuchajcie, i z tego nikt nie je, nie pije, bo to nikt nie jest pewien, czy jest jedną z tych 144 tysięcy. I kiedyś jeden mój znajomy tak tam poszedł i postanowił zjeść. I to nie szli z tym kielichem, to wiedzą, on podszedł i chciał wziąć, ale jakiś starszy zboru Świadków Jehowy, jak go zdjął człowieku, rozumiesz, jakimś zapaśniczym gdzieś tam uderzeniem, wiesz, także nie dał mu zjeść. Ten chciał, ale nie mógł. Nie? W kościołach chrześcijańskich, na przykład, jeśli ktoś jest po rozwodzie, czy też jakąś inną ma rzecz, to mu się nie daje wieczerzy pańskiej, żeby go tam upodlić, rozumiesz? Upodlimy go, to nie dostanie, to coś mu się tam stanie, może się rozchoruje i umrze. Ja się muszę z tego tak to poniżać, bo mnie to szlak trafi, naprawdę, słuchajcie, po prostu. Ale generalnie mówicie, że ktoś jest niegodny. Tylko tutaj tak nie jest napisane. To jest napisane, że ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, tu jest wyjaśnienie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Bo gdybyście sami siebie osądzali, nie podlegalibyście sądowi. Teraz znowu powstała następny kaliber zwiedzenia, mówiący, że jeżeli ktoś na przykład popełnił jakiś grzech i bierze udział w wieczerzy pańskiej, to się rozchoruje albo umrze. I się straszy tak ludzi w kościołach, mówi, nie jedz, tak zjesz, rozumiesz, się pojednaj, mówi te wszystkie na pewno, to się tam czyta, się czyta zawsze przed komunią w kościele, to się czyta to. I teraz mówi, badaj siebie. Jeśli tutaj, wiesz, zbadaj, ludzie są już tak zbadani, rozumiesz, są tak wyjałowieni, jak ta Irena Kwiatkowska w 40-latku, taka mówi, że jak się przyjęła do służby zdrowia, to ją tak codziennie się ją wyjaławia, taka mówi, jałowa jestem, mówi, to mówi, tylko codziennie ją wyjaławia, ale takie komorze wyjaławiają. I tak są wyjałowieni różni chrześcijanie, którzy po prostu badają przed wieczerzą pańską, rozumiesz, dzisiaj raz w miesiącu jest wieczerza i się badają cały czas. Tak? Czy oni są godni, czy nie są godni, jak wiesz, w takim badaniu, to nigdy byśmy nie byli godni niczego, bo my mimo wszystko poruszamy się w świecie, gdzie popełniamy różnego rodzaju porażki, mamy, ale te niegodne jedzenie i picie, ono dotyczy tego, że my nie rozróżniamy tego, co się stało na krzyżu Golgoty. I wielu ludzi na przykład myśli, że to, że oni zjedzą tą komunię, to im pomoże jakoś w życiu. Jest dzisiaj wiele nauczeń takich, że poprzez systematyczne spożywanie wieczerzy pańskiej będzie się zdrowym. Ja mówię, będzie się zdrowym, jeśli się ma objawienie z krzyża o tym, że Jezus Chrystus wziął na siebie twoje choroby i niemoce, no to się będzie zdrowym. Jak najbardziej wtedy ta wieczerza pańska jako gest proroczy, ona będzie proklamowała pewne prawdy w twoim życiu. W innym wypadku, rozumiesz, to możesz codziennie mieć tą wieczerzę pańską i dalej będziesz chory. Tak? I dalej będziesz słaby. Czyli z jednej strony zauważcie, Paweł tutaj pokazuje pewną duchowość, która za tym stoi. Ja w ogóle zawsze mówię, że podchodźmy do wspólnych posiłków na grupach. Czy też jeżeli chcecie, to miejcie w ogóle wieczerze na grupach. Jak tam wam to pasuje, jeżeli macie takie pragnienia, czy w domach, czy coś. Ale musimy przede wszystkim zrozumieć, że jest to wyraz proroczy tego, co mamy w swoim sercu. Czyli możemy to pielęgnować, pielęgnujmy to. Bo to jest dobry gest proroczy. To jest dobry gest proroczy. Prawda? Nie jest to coś, co w kościele katolickim stwierdzono, że tam się tu się przemienia teraz opłatek, wiesz, w ciało Chrystusa i to jest takie mistyczne przemienienie i ty tam jesz ten opłatek, tam Chrystusa zjadasz.
i ten pijesz te wino i tą krew też pijesz. I to tak działa, to nie tak. Ale z drugiej strony nie traktujmy tego w taki sposób typowo protestancki, że jest to jakaś tam tradycja jedynie, tylko wiecie, jak to traktujmy, jako gest proroczy, ale bądźmy świadomi tego, co Paweł tutaj mówił, że podstawową rzeczą jest to, abyśmy wiedzieli, skąd to się wywiodło, dlaczego to jest, jaki sens to ma w ogóle wszystko. Pamiętajmy, że to jednoczy nas. Ja jak wspólnie z kimś jem, ja mam to w swoim sercu, ja się jednoczę z tym człowiekiem. To jest coś ważnego dla mnie. Takie w ogóle wiem, że jestem bliżej. Gdzieś bliżej jestem. A jak ja jestem bliżej z tym człowiekiem, tak? To razem jesteśmy bliżej w ogóle, jeżeli chodzi o kontakt z Bogiem. Bo już jesteśmy dwóch, tak? A trzech, cztery, pięciu, stu tysiąc. Jakoś jesteśmy tutaj jednoczeni. Więc nawet jeżeli jest czas wieczerzy w kościele, ja nieczęsto to robię. Dlatego też nieczęsto to robię, bo przychodzą różni ludzie do nas do kościoła. Wielu jest religijnych i wielu uważa, że to jest coś szczególnego. A tak naprawdę to nie jest nic szczególnego, tylko jest to po prostu jakiś element duchowości. Ja nie chciałbym, żeby to weszło w jakąś tradycję. Że ktoś na przykład będzie miał teraz religijną zajawkę, że teraz dzisiaj to coś szczególnego się stało i jak Eliasz będę 40 km biegł na godzinę i prześcignę samochód na ulicy, bo chciałbym się wieczerze Pańską. Jeżeli nie masz świadomości, o co chodzi w tym temacie, to nic się nie wydarzy. Nic. 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 Ale jeżeli masz świadomość, to ten proroczy gest spowoduje, że będziesz miał więcej doświadczeń Boga. Bo gdybyście sami siebie osądzali, nie podlegalibyście osądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. I znowu te dwa wersety, ciekawe zestawienie, Paweł mówi, że bardzo ważną rzeczą jest, żeby się brać za osobiste osądy, bo to jest lepiej, jak ja samemu załatwię sobie sprawy, niż wtedy, kiedy Bóg miałby mnie sądzić za te rzeczy. Sąd Boży podjęty tutaj przez Pawła jest napisany, gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje. Sąd Boży ujęty przez Pawła w tym kontekście nie jest żadnym sądem pod tytułem, że coś złego robisz, a Bóg ciebie tutaj karci. Tak nie jest. Jak dobrze słuchaliście, to ja wyjaśniając sprawy o sądach w tych nauczaniach podstawy chrześcijańskiej nauki, mówiłem, że sąd Boży jest zupełnym, jakby to jest taka przestrzeń. Jeżeli ty nie tutaj na ziemi nie poruszasz się w prawidłach Bożych, tak? Bo poruszając się w prawidłach Bożych odnosisz sukces. To wchodzisz z automatu w taką przestrzeń, która się nazywa popularnie sądem. Krótko powiedziawszy, wchodzisz gdzieś, gdzie się diabeł dojeżdża. Ten sąd Boży to jest nic innego jak forma, jakaś niszcząca forma. Jak coś cię niszczy, to nie Bóg cię niszczy. To nie Bóg wy jakiś sąd teraz na ciebie, gdzie tam nie srob. Nie robi ci tam nic ten Bóg, tak? Za co? Tylko ty sam wchodzisz jakby w przestrzeń sądu. Jest przestrzeń sukcesu i w przestrzeni sukcesu poruszasz się, jak chodzisz w prawidłach Bożych. Jest przestrzeń sądu i na przestrzeni sądu diabeł cię dojeżdża. To jest po prostu w ten sposób. Czy zostajesz wychowywany tam? Tak! Tak! Ktoś mówi, to Bóg mnie wychowuje, bo tu na pewno napisał, Bóg cię wychowuje w ten sposób, że się uczysz na błędach. Wiecie, co to znaczy, że Bóg cię wychowuje? Uczysz się na błędach. Ja się na przykład nie chcę uczyć na błędach. Ja w ogóle nie chcę na błędach się uczyć. W ogóle mnie nie interesuje ta forma. Dlatego Paweł mówi, gdybyście siebie sami osądzali, czyli gdybyście chodzili w prawidłach Bożych, to byście się nie uczyli na błędach. To się tak czyta dzisiaj. Rozumiecie? To się tak czyta i tak się rozumie. A tak, bracia moi, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. I znowu wraca do tych rzeczy, które się działy w tej sferze w ogóle fizycznej. Jeśli kto głodny, niech je w domu, abyście się na sąd nie schodzili. A zarządzenie to, co do pozostałych spraw, wydam, gdy przyjdę. I teraz 12 rozdział. A co do darów duchowych, tutaj nie będziemy na tym, o tym dużo mówiłem, więc tu tylko sobie delikatnie to
przypomnijmy. A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Czyli widzimy bardzo ważną rzecz tutaj od razu na początku, że Paweł mówi, że dary duchowe, my możemy być pewni świadomi, jeżeli chodzi o dary. To nie ma czegoś takiego, że ja nie wiem, jakie dary w moim życiu działają, co tam działa, co nie działa. Jak nie wiesz, to się dowiedz. O. To się dowiedz. Przyjdź do Boga, to się dowiesz. Po prostu, bo to nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiedzcie, że gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono, dlatego oznajmiam wam, że nikt, przemawiając w Duchu Bożym, nie powie, niech Jezus będzie przeklęty i nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. Te wersety Pawłowe są to wersety informujące ludzi, którzy podejmowali złe, jakby źle rozumieli Koryntianie pewne rzeczy. Koryntianie rozumieli rzeczy w ten sposób, ponieważ musicie wiedzieć, że Korynt był, mimo swojej największej patologii, najbardziej obdarowanym kościołem. Tam się działo najwięcej znaków, cudów i manifestacji Bożej mocy. Z drugiej strony byli popaprani jak piątek z Pankracją, więc po prostu to było niesamowite zestawienie. Rozumiecie? To najbardziej kretyński kościół, z drugiej strony najbardziej namaszczony kościół. Nie było tak namaszczonego kościoła jak w ogóle ten Korynt. Nie, to w ogóle co oni wyrabiali, wiecie, tam na rzęsach chodzili. Ale, a z drugiej strony po prostu nie potrafili się zebrać do kupy. Dlatego chcę, żebyście też zobaczyli, bo można być namaszczonym i chcę, żebyście też zrozumieli, że to się rozdziela. Namaszczenie, tak? I charakter to są dwie różne rzeczy. Dwie różne rzeczy. I w kościele u nas też możecie zobaczyć ludzi namaszczonych, którzy się nadają tylko na terapię. I zresztą też takie rzeczy prowadzę z nimi, bo ich kocham, nie? A są namaszczeni. I nie możesz też uciekać przed ich namaszczeniem na przykład. Tylko korzystaj z tego namaszczenia. Ale niczego więcej nie wiesz o tych ludzi, bo oni nie wiedzą przy ciebie, która jest strona prawa, która lewa w wielu przypadkach. Rozumiesz? I my musimy się tego uczyć, też wykorzystywać. Nie dziwcie się, że ludzie na przykład się wypowiadają, że coś mówią, że coś głoszą, że są słowa wiedzy. Możesz się dziwić, jak to on ma słowo wiedzy, a ja nie mam słowa wiedzy, a ja jestem poukładany, a on jest taki, o, zobacz, jak on wygląda, jak Gruz. Rozumiesz? Gruzin. Ciebie. Namaszczenie Gruzina, Gruz w głowie, ale taki namaszczony. Dlaczego on jest taki namaszczony, Boże? Bo go bardziej lubię niż ciebie. Bzdura, no powiedz głupiego, będę głupoty jego. No. To są dwie różne enklawy. Rozumiecie? Dwa odrębne byty. Jest namaszczenie, tak? Dotyczące ducha człowieka i charakter dotyczący przemienionej duszy, czyli psychiki człowieka. I oczywiście Bóg chce, aby te rzeczy były ze sobą współdziałające, skonsolidowane, jednolite. To jest pełna Ewangelia. Tak? Stąd nazwa całego naszej służby Kościół chrześcijan pełnej Ewangelii. Tak? To, co zawiera cała nasza służba, co niesiemy, pełną Ewangelię. A więc Paweł pokazuje tutaj, że bo oni, Koryntianie, uważali, że jak przez kogoś się nie przejawiają dary Ducha Świętego, to ten człowiek nie, to on nie ma Ducha Świętego. Rozumiesz, mówi, ale to nie, ty nie mówisz w innych językach, nie prorokujesz, nie uzdrawiasz chorych, nie wypędzasz demonów, ty nie jesteś zbawiony w on. Wiesz, o co chodzi? To Paweł mówi tak, wiedzcie, że gdyście byli poganami, kiedyś to było, gdybyście byli. Dlatego oznajmiam wam, że nikt przemawiając w Duchu Świętym nie powie, niech Jezus będzie przeklęty. To oznacza, że ktoś, kto się narodził z Bożego Ducha, tak, to nigdy nie będzie kontra Jezusowi Chrystusowi. To jest dowód. 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 A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. Różne są posługi, lecz Pan ten sam. Różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który prawia wszystko we wszystkich. Czyli widzimy ogromną przestrzeń, szerokość działań w ogóle Ducha Świętego. Różne. Różne. Nie zawężajmy, rozszerzajmy temat. Różne są. Czasami ludzie przychodzą, mówią, ja, wiecie, zbierałem zwrotki, pytałem, jakie są Twoje obdarowania,
co tam masz, co tam tego. Ludzie pisali różne rzeczy. Jedni pisali rzeczy prawdziwe, inni nieprawdziwe. Jedni pytałem, kim jesteś w królestwie, jedni pisali, że nikim, a wiem, że są wielkimi w ogóle, że są ludźmi, którzy naprawdę chodzą z Duchem Świętym i szerzą królestwo. Inni pisali, że są kimś wielkim, a wiem, że po prostu nie są kimś wielkim. Wiesz, o co chodzi? Wiesz, jakby były różne rzeczy. Ale teraz ja chcę, żebyście zrozumieli, że generalnie działanie Ducha Świętego jest tak potężne, że my nie ogarniamy tego. To jest nie do ogarnięcia. Są różne dary, różne posługi, różne sposoby działania. A więc, tak jak zauważyliście, my musimy być otwarci na wszystko. Na spotkaniach i w życiu codziennym. Na wszystko jesteśmy otwarci. Na wszystko. I wiele przyjdzie rzeczy nieprawdziwych. A nie możesz się zamknąć przez to. Rozumiecie? To, że nieprawdziwe rzeczy się pojawią, to nie możesz się tym zgorszyć. Bo jak się zamkniesz, to te różne przestaną Cię dotyczyć. Ja dzisiaj działam jak filtr. Ja takie sobie wziąłem słowo, wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Taką mam zasadę życiową. Ja wszystkiego doświadczam. I przeze mnie przelatuje w ogóle całe wszystko. Ja otworzyłem się na Boga, powiedziałem, Panie, gotów jestem. I to otworzenie się na Boga, to jest związane z otworzeniem się na duchową rzeczywistość. Tak? A więc przeze mnie zaczęły przelatywać zwiedzenia, demoniczne siły, różne inne rzeczy, wiesz, o co chodzi. Ja mówię, ja będę badał te zjawiska wszystkie, tak? Ja zobaczę, co się nadaje, co się nie nadaje, wyrzucę, co się nadaje, zostawię. Ja nie boję się. Ja się nie boję, że coś tam mi wpadnie do życia i te coś mnie zniszczy, mnie nic nie zniszczy. Rozumiesz? Ja mam tak silny duchowy układ odpornościowy, że te moje duchowe białe ciałka krwi to utłuką wszystko to, co jest nieprawdziwe. Ale czasami te coś się we mnie znajdzie, bo jestem otwarty na przestrzeń działań Ducha Świętego. Bo ja nie wiem, co się będzie działo. Prawda? Ja nie wiem, jaka będzie sytuacja. I dlatego bądźcie na to otwarci, ale badajcie rzeczy. Wiecie, jak jest dowód na to, że coś jest z Boga, to coś niesie, będzie niosło życie. Życie przyniesie. Życie to przyniesie. To przyniesie życie. Są rzeczy, o których się w ogóle filozofom nie śniło w Królestwie Bożym. I takie i manifestacje Boże i różne rzeczy, zarówno od strony Boga, jak i od strony diabła. Słyszeliście, jak teraz człowiek opowiadał, jak nam usługiwał na szkole, co mówił. Że demony w człowieku szczekały. Szczekały demony w człowieku. Nie szczekały przez niego, tylko szczekały mu w nogach na przykład. Stały sobie i facet w ogóle milczał, a tutaj szczekał, coś w nim szczeka. No. Czy i inne różne rzeczy. Ale również ze strony Ducha Świętego są przeróżne sprawy. Przeróżne. Bądźmy na to otwarci. Z nami jest człowiek, dzisiaj już chyba jest u Pana, człowiek, który działał z Kennethem Hagenem, ewangelista, który przyjeżdżał i tańczył. Córka jego grała na pianinie i on tańczył. Tańczył, powiedział kilka słów Ewangelii i kończył. Godzina jego na przykład, godzina jego usługi, wiesz, to było. Tańczył, trochę mówił w międzyczasie i dalej tańczył. A potem wzywał do dania się Jezusowi i przychodziły setki ludzi. Po prostu różne są rzeczy. Bądźmy otwarci. Nie mówmy, kim ja jestem, Panie, nie jestem ewangelistą, bo tak mi słabo idzie, bo tak się nie prorokuje, też ja nie wiem, kim ja jestem. Na pewno jesteś kimś w Królestwie Bożym. Tak? Otwórz się, zaraz się okaże. Zaraz się okaże, co Ty jesteś, jaka część ramienia Boga jesteś. Zaraz się okaże. Spokojnie. A w każdym różnie przejawia się Duch. W każdym. W każdym. Ku wspólnemu pożytkowi.
Najbardziej to jak ludzie mnie próbują przekonać, że to, co się w ich życiu dzieje, to jest Duch Święty. Ja mówię, jak to ma z tego pożytek, powiedzmy? No. Nikt. Ja się zastanówmy, że to jest Duch Święty. Czasami ludzie, jak ja rzeczy przeżywam. Ostatnio mi taka jedna osoba mówi, takie rzeczy przeżywam. Ja mówię, kiedy mnie obchodzi to przeżyć. Wiesz, to mnie interesuje? Jak ty się zachowujesz? To, co ty przeżywasz, to, co do mnie mówisz, że przeżywasz, jest tak różne, jeżeli chodzi w stosunku do twoich zachowań wobec innych ludzi, że się w pale nie mieści. Niszczysz innych swoimi zachowaniami, ok? Maltretujesz ich i mówisz do mnie, że Duch Święty przez ciebie działa. Bo tutaj jest napisane, że w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Mówię, daj mi jedną rzecz, jaki jest pożytek w ogóle z tego w ogóle. A ja ci wymienię straty. Ty mi pożytki pokaż, a ja ci straty pokażę, które robisz wśród ludzi. Tak? Nadal ta osoba twierdzi, że mocno przez nią działa Duch Święty, tak? Przekonuje mnie, pisze do mnie, tłumaczy mi te rzeczy. Ale zrozum, że w każdy to w tobie działa Duch Święty. Że masz dary Ducha Świętego. Jeżeli jesteś narodzony z Bożego Ducha, ochrzczony w Duchu Świętym, to ty posiadasz różnorakie dary, możliwości i funkcje Ducha Świętego. I nie musisz, i wiesz co trzeba najpierw zrobić? Zgodzić się z tym. Ja to się w ogóle zgodziłem z Bogiem, kiedy powiedziałem, dobrze, to ja jestem namaszczony. Dobra, mam dary Ducha Świętego, okej. Okay. Jeszcze nie widzę za specjalnie tego wszystkiego, tego tej całej potęgi mojej, którą posiadam, jakoś tak to się nie wylewa, prawda? Ale jednak mam. Okay? Ja się z tym zgodziłem. Kto się ze mną zgodzi, pyta Pan. Tak? Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi tego samego ducha z mową wiedzy, inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania, dary uzdrawiania tak naprawdę w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżnienia duchów, inny różnego rodzaju języki, inny wreszcie wykład języków. Wszystko tutaj sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Ja nie będę o tych darach mówił, bo chcecie, to sobie posłuchajcie na temat darów duchowych ze szkół wiary. Natomiast wszystko to sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Jest bardzo ważne, że dary duchowe działają w duchu. W duchu, jak duch chce, kiedy chce. Jedynym darem, który jest nam dany do stałego użytku, to jest modlitwa innymi językami ku własnemu budowaniu. Tym dysponujesz na stałe 24 godziny na dobę. Żadnym innym darem nie dysponujesz na stałe. To jest albo nie ma. Czasami ludzie do mnie dzwonią, czy działają przez Pana dary uzdrawiania. Nie działają. To czy jakby mogę przyjechać, czy te dary zadziałają? Nie obiecuję. Mówię, natomiast mówię, jest taka szansa. Ale jak to? Mówię, no tak to. No, mówię, no bo, rozumiem, bo to tak, mówię, zadziałają, bo nie zadziałają. Ale co jest? No bo na to jestem, dobra, Pani przyjedzie, uzdrowie Panią. No proszę Panią, no co mnie Pani pyta, rozumiesz, o co chodzi. To tak jakby ktoś idzie do piekarza i proszę Ciebie, czy Pan ma certyfikat pieczenia bułek, proszę Ciebie, pszaśnie. Też bułkę? Masz. Zjedz tą bułkę. Czy nie pytasz, czy mam certyfikat, czy mnie babka nauczyła. To jest kwestia tego, czy ta bułka jest dobra dla ciebie, czy się najesz tą bułkę. Teraz ostatnio też dzwoni. Czy dodzwoniłam się do uzdrowiciela? Tak! Uzdrawiam. No bo uzdrawiam. Ale to jest normalne, bo to się do tego trzeba przyzwyczaić. W ogóle wiecie, o co chodzi. Przecież wszędzie trąbimy, że uzdrawiamy chorych. No to co ci mają ludzie do ciebie mówić? Wreszcie rozumiesz. Ludzie nie rozumieją, co to jest pastor, starastor czy coś innego. Ja się w ogóle tak nie przedstawiam ludziom, bo to nie ma najmniejszego znaczenia. Albo no co będę tłumaczył, że to bo wie Pani, to Bóg uzdrawia przeze mnie, to uzdrowiciel, tak, lekarz, tak. Kiedy jesteśmy w jednym mieście, przychodzi taka babcia, z dziadkiem tacy, tu będzie ten lekarz przyjmował od której? Od 18:00. A pastor taka ze mną była, mówię, cicho. Wyglądamy na korytarz, przecież ciebie siedzi parę godzin. Kilka z nich ma dokumenty chorób w rękach. No to naprawdę. Przecież
Wszyscy zostali uzdrowieni, bo przychodzili do Jezusa. Ludziom nie zależy. Wiesz, o co chodzi? Ludzie chcą mocy Bożej. I tak mi zależy, czy to jest pastor, czy to jest ktoś tam inny. Uzdrowiciel, bo to się tak nazywa. Okej? Okay? W ogóle to... Każdemu poszczególnie jak chce. Pamiętajcie, nie spinamy się, bo ten ma słowo wiedzy, bo ten prorokuje, a ja nie. Dzisiaj u nas, tylko tu w Kościele, w naszej wspólnocie tutaj tej warszawskiej, przez 2,5 roku, wielu ludzi już mnie przerosło, jeżeli chodzi o manifestację darów duchowych. I w ogóle mnie to nie rusza. Rozumiecie? Korzystam z tego i tyle. Ja się modlę o ludzi, podchodzą do mnie, mówią mi słowa wiedzy. Jakie ludzie mają słowo wiedzy, jakie mają precyzyjne strzały, rozumiecie? A ja nic nie wiem. My się dzisiaj sen przyśnił, słuchajcie. Jaka, mówię tak, miałem sen. My się czasami coś przyśni takiego normalnego, bo mi się kretynizmy śnią. Moja żona ma sny, jakby oglądała w ogóle filmy, człowieku, z nazwiskami, z imionami, z datami, w ogóle ona wali w ogóle, wiesz? A mi się śniło, że siedziałem w jakiejś hinduskiej chacie dzisiaj. W ogóle była taka bieda, aż piszczy. I łapałem w ogóle jakieś ryby, człowieku, w takiej dziurze, co tam była, na w ogóle jakieś ości. W ogóle ja obudziłem się rano o 4:30, mówię, a w ogóle obudziłem się, mówię, Boże, dziękuję Ci, że mnie obudziłeś, bo zapomnę ten sen może szybko jakoś. Bo ja mi się tylko trochę go pamiętam, a tam był kretynizm taki, rozumiesz? Ja bym się miał zastanawiać nad tym, dlaczego ja tak nie mam. No nie mam. A inni mają. Mają proroctwa, mają różne inne rzeczy. Ja jak mam, to też mam i przestałem się tym w ogóle interesować, bo Pan daje jak chce. A więc jeżeli to On chce, tak, to jestem wolniutki. Wolniutki jestem, rozumiesz? I się bujam po prostu. I tak musisz żyć. Nie spinać się, że coś nie działa przez Ciebie. Najgorsze to coś, jak się człowiek spina, bo to można się, rozumiesz, co zrobić. Albowiem, jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, Paweł dalej to wyjaśnia, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, taki Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem i jedno ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należę do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego nie należę do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, jakież byłby słuch? A jeśli całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. To jest bardzo ważne objawienie Pawłowe. Pan umieścił nas tam, gdzie chciał. Masz możliwość rozwijania się, ale musisz się uwolnić od każdej formy zazdrości o drugiego człowieka, że ja nie mam czegoś, że ja jestem gorszy, że ja w czymś się nie poruszam. Bóg Cię, w ogóle, wiecie, co trzeba zrobić? Ja Bogu podziękowałem za to, gdzie jestem. Kiedyś, lata temu mówię, Boże, uwielbiam Cię, że jestem w najlepszym miejscu na świecie. To jest moje miejsce, mój kawałek podłogi w Królestwie. I będę na tym kawałku szczęśliwy. Wiecie, co zrobiłem? Ja przez wiarę podjąłem decyzję, że na moim kawałku podłogi będę szczęśliwy. Dlatego w ogóle dzisiaj mnie nie ruszają różne sprawy. Nic mnie nie rusza. Ja w ogóle nie porównuję się z drugim człowiekiem. Nie uważam się za gorszego ani za lepszego. Uważam się za mądrzejszego od wielu ludzi, jak najbardziej. Rozumiesz? To w ogóle, nie, jakbym się nie uważał, to bym był człowiekiem pysznym, bo bym twierdził, że absolutnie nie jestem taki mądry. Właśnie jestem mądry. Ale to nie czyni mnie lepszym. Bycie mądrym nie czyni cię lepszym. Trzeba być mądrym, no bo jak się nie jest mądrym, to się głupi jest. No to bez sensu. No z dwóch wolę być mądrym. Natomiast my musimy zrozumieć, że nasze miejsce jest najlepszym miejscem. To w tym miejscu się rozwiniesz. To w tym miejscu wyskoczysz do góry. To z tego miejsca. Nie możesz się porównać. Nie możesz porównać swoich darów duchowych, swojego uwarunkowania, swojego działania w służbie. Rozumiecie? Są ludzie, którzy
nie nadają się do tego, żeby głosić cokolwiek. Bo jak oni mają coś głosić, tak, to oni nic nie przekażą. Oni się zmęczą. Rozumiecie? Po prostu. Ale w innych sytuacjach to są ludzie, którzy funkcjonują jak Rambo. Po prostu. Ja jestem godzien podziwu dla ludzi różnego rzędu. Oni nigdy się nie nauczają, nie biorą się za nauczanie, nie biorą się za głoszenia. Jak ich czasami o coś poproszę, to coś tam powiedzą, nie? Ale oni nie chcą tego. Ale w innych sytuacjach są jak Messerschmitt. Ale są ludzie, na przykład, których ja rozpoznaję, że oni chcą, że oni są nauczycielami, że oni robią te rzeczy. I to, że ktoś to robi, a ktoś tego nie robi, to nie znaczy, że ten ktoś to nie robi, to jest gorszy od tego, kto robi. To tak nie działa. Jesteśmy jednym ciałem. Jeden jest nogą, drugi ręką, inny okiem, inny uchem. Ten lepiej słyszy, tamten lepiej widzi. Ten lepiej zarabia pieniądze, tak? A ten drugi lepiej głosi. Ten jest lepszym organizatorem jakiejś rzeczy, ok? Ludzie, są ludzie, którzy potrafią głosić mega namaszczone kazania i są wszyscy zbudowani, Duch Święty dotyka ludzi, ludzie są zbudowani i cuda się dzieją, tak? Ale jakbyś im kazał coś zorganizować, w człowieku jest masakra. Masakra. Ja na przykład jestem mega zorganizowanym człowiekiem, ale ja znam pastorów, którzy nic nie zrobią. Oni nic nie zrobią. Oni nie potrafią zrobić niczego. Nie potrafią żadnej rzeczy zrobić. Rozumiecie? Co nie oznacza, że oni są złymi pastorami. Ale oni potrzebują ludzi, którzy wokół nich będą. Są na przykład pastorzy. Znam osobiście pastora, który jest świetnym organizatorem. On w ogóle nie głosi w kościele u siebie. Zbudował kościół. Zorganizował pieniądze na potężny budynek. Zorganizował pracę za granicą. Przez wiele lat wysyła ludzi za granicę. Ok? Ludzie zarabiają tam bardzo dobre pieniądze. Warunek jest jaki? 1/10 mają przesyłać na ich kościół. Zbudowali potężny budynek. Facet jest mega zorganizowany. Słuchajcie, no świetny. Ale on nie głosi w kościele. Ja do niego pychałem, on mówi, ale ja nie głoszę, już nie wiem, kiedy głosiłem. Ja w ogóle się nie zajmuję takimi rzeczami. Rozumiecie? Byłem w kościele, gdzie mój przyjaciel, pastor, on został zaproszony tam do tego kościoła, żeby tam przyjechał i żeby objął pasterzowanie. W tym kościele zawiaduje tak zwana Rada Starszych. Mega zorganizowani, operatywni ludzie. To jest kościół, ja pierwszy raz widziałem kościół, w którym jest winda. Czteropiętrowy budynek, który stoi na 600-metrowej górze. 600 metrów nad poziomem morza zbudowali potężny budynek. Więcej. Jak ten starszy kościoła oprowadza mnie, on mówi, czym tutaj grzejecie? On mówi, chodź, coś pokażę. Wprowadził mnie do jednego pomieszczenia, jak mi pokazał pompę wodną, tak, na którą uzyskali pieniądze w ogóle z Unii Europejskiej, napisali w ogóle projekty, w ogóle ogromne pieniądze. Przebili się przez 600 metrów góry do źródeł wody. Szok w trampkach. Ja patrzyłem na tego starszego zboru, w ogóle gość nie umie powiedzieć najprostszego kazania. Ale facet, rozumiesz, ze swoimi ludźmi zbudował czteropiętrowy budynek na skalę. Człowieku. Nie w Polsce. Ale niedaleko Polski. Chodzi o to, że to, rozumiesz, to jest szok. Więc nie porównujmy się do siebie. Łączmy się w kościele, tak? Łączmy się. Patrzmy, kto jest nogą, a kto jest ręką. Kto jest oko, ucho, powonienie, kto jest ten. Okej, widzisz człowieka, że ten człowiek porusza się w takich darach, tak? Ale widzisz, że w innych dziedzinach on kuleje, to się go bierze, tak? I się mówi, wiesz co? Chyba dobrze by było, żebyś podreperował swój budżet, no bo to, wiesz, poruszasz się w namaszczeniu, ale ty jesteś pusty jak bęben turecki. W ogóle mogę ci w tym pomóc, wiesz. Jak ci burknie, to przyjdź mi powiem. Jak ci burknie, proszę ciebie, że chcesz go wyprowadzić w ogóle z kanału finansowego, bo on jest, wiesz, bo on głosi, na przykład, bo on tam, wiesz, to czy tamto. Nie.
jesteśmy sobie potrzebni. Paweł o tym uczy. Paweł uczy o tych rzeczach. Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak członków jest wiele, ale jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuje cię. Albo głowa nogą, nie potrzebuje was. Wprost przeciwnie. Te członki ciała, które zdają się być, to jest ciekawe, zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze. Rozumiecie, to jest przeciwne. Okazuje się, że w ciele Chrystusa potrzebniejsze są rzeczy, które nie są aż tak bardzo afiszowane. Ja na przykład nigdy w życiu nie rozwinąłbym swojej służby, tak jak rozwinąłem teraz, a to jest dopiero początek, że jeżeli by nie było wokół mnie ludzi takich jak wy, ja bym tego nie zrobił. To jest w ogóle dla mnie niemożliwe. Ja jestem w stanie pewien odcinek życia biec, znaczy ja w ogóle mogę biec, ja w ogóle mogę do śmierci biec. Ale to jest, ja nie osiągnę wiele przez to. Się wiele nie osiągnie. Dlaczego my kładziemy taki nacisk na zespół apostolski, na to, żebyśmy na przykład mieli jeden ton duchowy? Bo wiecie, jeden głos jest ok, ale jak zrobimy takich głosów 1000, a jak zrobimy 10 tysięcy, a jak 100 tysięcy, to jak rykniemy, tak? To ten kraj się nawróci. Rozumiecie, o czym ja mówię? Więcej. Ja bym w życiu nie zrobił pewnych rzeczy na pułapie duchowym, jeżeli ja bym nie miał infrastruktury, jeżeli chodzi o ludzi. Ludzi, którzy sieją pieniądze, ludzi, którzy są przy mnie w każdej sytuacji, ludzi, którzy po prostu tylko czekają, kiedy powiem, słuchaj, trzeba by taką rzecz zrobić. Bo gdybym ja miał robić rzeczy, które robią dzisiaj ludzie, tak? To ja bym się wykoleił. Ja coś zaczynam robić, ktoś podchodzi i mówi do mnie, że ty się pomyliłeś z powołaniem. Mówi, zostaw to. Idź ty głoś, rób co tam masz drogie. Cię nie zajmuj ty. I wiesz, co to jest dla mnie? Dla mnie to jest jak pocałunek Boga. To jest dla mnie jak pocałunek Boga. To, że dzisiaj ja mogę tak zafunkcjonować, to dlatego, że są ludzie, którzy rozpoznali swoje miejsce, być może dalej rozpoznają, połączyli się ze mną serce i możemy robić rzeczy razem. Ktoś powie, a to, bo ich nie widać, nieważne. Ja wiem, co ludzie robią. Ja wiem, jak wstawiennicy funkcjonują, co w ogóle robią. Wstawienników nie widać na przykład w ogóle. Wstawienników nie, tylko że wiesz, że wstawiennik przychodzi i mówi, tak? Tutaj do niektórych z was wysłałem informację, nie chciałem, żeby tam do dużej ilości ludzi to dochodziło. Dostaliśmy proroczą informację, że nasz syn miał zginąć w wypadku samochodowym. Jasno było pokazane, w którym miejscu zginie, jakim samochodem i tak dalej. Nie? Daliśmy informację wstawiennikom, przyszły zwrotki. Zatrzymaliśmy to. Ta rzecz się nie wydarzy już nigdy. Po prostu tak to działa. Nie? Jedna osoba nawet miała proroczy widzenie, jak uderzał w niego samochód z boku. Stanęła i w imieniu Jezusa stój. Zatrzymała w ogóle samochód. Wiesz. Więc rozumiecie, tego nie widać. Tylko to potem się wie. Okay? To potem się wie. A te, które w ciele są uważane za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem. A dla tych wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość. Wiecie, na czym rzecz polega? Że my musimy uczyć się rozpoznawać w Kościele rzeczy, które często są w ogóle nawet nie to, że nieistotne, ale nieszlachetne według tego świata. I musimy otaczać pewnych ludzi pewnym przykryciem. Musimy się uczyć tego nawzajem. Otaczamy większym szacunkiem rzeczy, które
społeczeństwo ogólnie uważa za mało zacne, za mało ważne, szacunkiem otaczamy. Jak na przykład patrzcie, jak ludzie sprzątają w kościele, nie? Sprzątają. I widzę kogoś, kto... Na przykład ja nie śmiem, ja nie śmiałbym. Z uwagi na przykład na ludzi, którzy sprzątają. Nie śmiałbym, żebym coś pobrudził i żebym tego nie wyczyścił. Ja nie śmiałbym kubka zostawić gdzieś. Nie śmiałbym. Dlaczego? Bo to oni wynoszą te śmieci, bo to oni to robią. Nie? Nie śmiałbym. Ja się tak nauczyłem takiego funkcjonowania. Nie? Podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność. Nie wiem, ilu z was czytało książkę Ricka Joynera Ostatnia bitwa, czy Ostatnia walka? Bitwa. Tam jest taka ciekawa rzecz, że tam w niebie on widzi pewnego człowieka. Człowieka, który był bezdomny. Mieszkał w kartonie jakimś i rozdawał traktaty. I Rick Joyner przypomniał sobie tego człowieka, kiedy on był niedaleko budynku ich służby. I mówi, że przypomniał sobie podczas tej wizji w niebie, że szedł właśnie sobie z jakimś takim bratem w Chrystusie, jakimś takim człowiekiem, jakimś gościem, który tam u nich był i przechodzili koło tego bezdomnego, który rozdawał te traktaty i taka myśl mu przeszła przez głowę, o, ten mówi, to hańbę przynosi chrześcijaństwo, jak on w ogóle tutaj siedzi, w ogóle nie zadba o swoje życie, siedzi w kartonie. Ale potem Rick Joyner zobaczył w niebie blisko tronu Jezusa i bardzo płakał. Bardzo płakał. Bóg trochę inaczej ogląda rzeczy. Coraz więcej mamy Jego wzroku, coraz więcej mamy, ok? Coraz więcej widzimy jak On. Ale On jednak jeszcze widzi inaczej. Jeszcze dużo drogi przed nami, nie? Aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o siebie jednakowe staranie. Wiecie, bardzo ważną rzeczą jest, żeby nie różnicować ludzi w kościele. Na biednych, bogatych, lepszych, gorszych, nie różnicować ludzi. Nie wolno. Mniej inteligentnych, bardziej inteligentnych. To nie znaczy, że się mamy zgadzać na kompromisy, na inne rzeczy. Absolutnie, ja o tym mówiłem wcześniej. Kochamy, jesteśmy prawdziwi, szczerzy, konkretni, bez względu na to, czy to jest taka czy inna osoba. Ale nasze duszewne skłonności odkładamy na bok. Już skończyły się nasze duszewne skłonności, wiecie? Koniec. Przeminęły z obok broni. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, raduje się z nim wszystkie członki. Ta mentalność, że jesteśmy tak silni jak najsłabszy z nas, to jest bardzo dobra mentalność. Ja przybrałem taką mentalność. To jest bardzo dobra mentalność. Jako grupa jesteśmy tak silni jak najsłabsze jednostki. A więc nie eliminujemy słabych jednostek, bo to jest faszyzm. Eliminacja słabych jednostek to jest faszyzm. Rozumiecie? Tylko my słabe jednostki podnosimy. Oczywiście jak nie chcą się dać podnieść, to jest ich sprawa, wtedy odejdą, tak? Ale podnosimy. Bierzemy i podnosimy. Nie to, że spędzamy nad nimi całe życie, bo to też nie o to chodzi, ja mówię. Dzisiaj tutaj sobie rozmawialiśmy, że do Boga przychodzimy jeden raz, na przykład wtedy, kiedy mówimy, Panie, nie wierzę Tobie w tej sprawie. To raz przychodzę. Przyszedłem, Panie, nie wierzę, jestem szczery z Tobą, ale od dzisiejszego dnia rozpoczynam progres i ta sytuacja już więcej nie nastąpi. A Bóg, Wy jesteście ciałem Chrystusa z osobna członkami, a Bóg postanowił w Kościele najpierw apostołów, powtórę proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienie pomocy, kierowanie, różne języki. Ciekawy zwrot, kierowanie, kiedyś zbadałem ten zwrot. Dzisiaj, już nie pamiętam dzisiaj nazwy, to jest taka grecka nazwa używana dzisiaj w programowaniu komputerów. Wiecie, to słowo kierowanie. Muszę to sobie przypomnieć. To jest używane w informatyce w ogóle. Nie? Czy wszyscy są apostołami, czy wszyscy prorokami, czy wszyscy nauczycielami, czy wszyscy mają moc czynienia cudów?
czy wszyscy mają dary uzdrawiania, czy wszyscy mówią językami, czy wszyscy je wykładają. Starajcie się wtedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Pytania Pawła są pytaniami retorycznymi. Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Nie. Nie wszyscy też są apostołami, nie wszyscy są prorokami. Ale Paweł mówi na końcu, starajcie się wtedy usilnie o większe dary łaski. Co to oznacza? To oznacza, że na miejscu, w którym jesteś, tak? To jest twoje miejsce najlepsze. Natomiast to, kim ty z tego miejsca wyjdziesz, to jest jeszcze przyszłość. I staraj się, aby miejsce, w którym jesteś, tak, przyniosło największy efekt. I mów do Boga, Boże, ja z tego miejsca chcę wyskoczyć jak najwyżej. Chcę sięgnąć po wszystko, Ojcze. Nie, Boże, ja nie zostanę, ja nie będę się porównywał i nie będę ani się wywyższał, ani poniżał, ale ja z tego miejsca zrobię odrębną bazę królestwa. Ja po prostu podskoczę, Panie. Podskoczę. I tak naprawdę nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych. Nie potrzebujesz, aby ani być taki jak ktoś inny. Rozumiesz? Nie potrzebujesz tego. Potrzebujesz ogarnąć miejsce, w którym jesteś, jako najlepsze miejsce na świecie i powiedzieć, Boże, wyskoczę z tego miejsca jak najwyżej. Jak najwyżej. Ja pójdę jak najwyżej. I mówi potem, a wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą i potem, ale to już następnym razem, mówi potem, będzie Paweł mówił o miłości, bo on to spina miłością później wszystko. I są w Kościele ruchy, które mówią, my nie jesteśmy tacy charyzmatyczni, my wybieramy miłość. My kochamy, prawda? Oni mają dary, my kochamy. A to nie tak jest. Wszyscy mamy chodzić w darach Ducha Świętego. Wszyscy mamy wyskakiwać ponad przeciętność. Nie mamy zostawać. Tak? Nie mamy mówić, to już tu mnie taki Bóg postawił, okej. Okay. Wiecie, nie wiem, czy wy pamiętacie, ale święty Szczepan, pierwszy męczennik, on był diakonem. Wiecie, co robili diakoni? Dzisiaj diakon w różnych kościołach to jest taka ważna osoba, że mówi diakon. Taka osoba trochę mniejsza niż pastor, tak się ludzie tam, jest pastor, tamten jest diakon, tamten jeszcze sarakon, czy co tam inne. Natomiast diakon to był człowiek, który się zajmował podawaniem do stołu biednym, sierotom i wdowom. Jedzenie im robił. No i diakon był. I diakonisy. Żeńska odmiana diakona. Teraz on był diakonem, czyli to był taki człowiek służby pomocniczej. Sprzątał, zamiatał, robił jedzenie, wiecie o co chodzi? Szczepan. Ale wiecie co przy okazji robił Szczepan? Głosił Ewangelię w mocy. Prorokował. Był odważny, jak mało kto. Stawał twarzą w twarz przed demonicznymi siłami i walił im prosto w oczy prawdę. Rozumiecie? To nie był apostoł. On usługiwał przy garkach. Kończył swoją usługę przy garkach i głosił w mocy Chrystusa. Tak? Jako pierwszy z tej ekipy, która tam była, był męczennikiem i dzisiaj jest w niebie i będzie miał koronę za to, co się stało. Zauważyliście? Bóg nigdy nie powiedział, Szczepan, będziesz tam z Pawłem szedł i kościoły zakładał. Bóg powiedział, Szczepan, będziesz tam garki roznosił i będziesz mega szczęśliwy w tym układzie, tak? Ale zobaczcie, co się dzieje. Szczepan z tego miejsca, nie porzucając tego miejsca, tak? Staje się kimś, o kim dzisiaj się opowiada kazanie w kościołach. Tak? Dobry Ojcze, ja modlę się teraz i dziękuję Ci za te słowa. Dziękuję Ci za to, że mogliśmy je słyszeć, mogliśmy je przyjmować. Duchu Święty, niech to pracuje w nas, niech to stwarza w nas nową przestrzeń. Przestrzeń, która będzie nam dawała zupełnie inną perspektywę oglądania Twoich rzeczy. Ojcze, my chcemy widzieć jak najbardziej prawdziwie. Chcemy tak widzieć, bo my wiemy, że z Twojej prawdy jest uwalniana moc do naszego życia. Ojcze, my nie chcemy pozostawać jakiejkolwiek niewiedzy, niezrozumieniu rzeczy. Duchu Święty, ja modlę się, aby te słowa docierały głęboko do każdego z nas. Ja modlę się, aby to przemieniało nasze umysły, aby to przemieniało całe nasze dusze.
Duchu Święty, wywyższamy Cię. Ojcze, my zrobiliśmy dzisiaj krok dalej w imieniu Jezusa. Nikt nam tego nie ukradnie. Amen. Amen, kochani.